dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam na pewno miłosierdzie Pana Boga, bo w pierwszym czytaniu te węże palące, które atakują Izraelitów, są Izraelici są od nich uratowani. Święty Paweł, który walczył przeciwko Kościołowi, przeciwko Chrystusowi, jest wreszcie postawiony na tej drodze, która wiedzie go do Damaszku, ale w gruncie rzeczy wiedzie go do doświadczenia Pana Boga, tak naprawdę, już na serio. No i w Ewangelii Pan Bóg też pokazuje, jak kocha, jak nie zwraca uwagi na liczby, na ilość, ale tak mówiąc po ludzku idzie na jakość, szuka jednej owcy, jedna drachma, no i jeden syn marnotrawny, ten, który jest przyciągnięty poprzez zwykły, możemy powiedzieć, ludzki głód, który okazał się niesłychaną łaską Pana Boga, Jego miłosierdziem. Ale to jest spojrzenie od strony Pana Boga, czy na Pana Boga, ale spójrzmy też na człowieka. Te czytania mówią też o nas, o naszej naturze. I w pierwszym czytaniu, właściwie we wszystkich trzech czytaniach, jest taka wspólna cecha tych wszystkich czytań, czyli ja to sobie nazwałem po swojemu. Działać po swojemu, ale tu uwaga, bo jeśli coś jest grzechem konkretnym, poważnym, ciężkim, no to tu właściwie sprawa jest jasna. Natomiast większy problem jest wtedy, kiedy wydaje się, że grzechu nie ma. Kiedy wszystko jest dobrze, kiedy co więcej działamy nawet w imię Pana Boga, czy z Nim. No i mamy pierwsze czytanie, czyli Izraelitów, którzy czekają na Mojżesza, czekają, po prostu ten nie przychodzi. No i mówią, dobra, no może gdzieś się zagubił z lekka, a my w takim razie chcemy mieć doświadczenie Pana Boga, chcemy mieć Go blisko przy sobie. Nie chcemy tej ciemności, pustki bez Mojżesza. Żądamy Boga. Fantastycznie. No więc klecą sobie ze złota tego cielca i trzeba zwrócić tu uwagę, że to nie jest jakiś Bóg tam wzięty nie wiadomo skąd, jakiś Bożek. Izraelici nie mówią, my nie chcemy naszego Boga, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej, który nas uratował. Oni nie buntują się przeciwko temu Bogu. Oni właśnie tego Boga chcą mieć przy sobie. Chcą mieć Go i chcą doświadczać Jego obecności, więc ulali cielca z metalu i mówią, to jest właśnie ten Bóg, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Tylko tragiczny problem polega na tym, że role tu się zamieniły. To już nie oni są poddanymi Pana Boga, którzy mają być Mu posłuszni i jeśli Bóg daje ciemność, to mają czekać na światło. Jeśli nie ma Mojżesza, to mają czekać, bo taki mieli nakaz. Łamią ten nakaz i robią po swojemu. Chcą mieć Boga kieszonkowego, którego można sobie wyjąć w każdym momencie i powiedzieć, dobra, teraz Panie Boże, dawaj mi to, to, to i to. Chcę mieć to i to. Proszę szybko, natychmiast teraz. To jest ten cielec ulany z metalu. Bóg w pudełku. Mogę sobie go wyjąć i używać jak chcę. Mogę robić co chcę, nie zważać na nic, ale kiedy będę w potrzebie, to ten Bóg musi mi pomóc. No bo przecież kocha, jest Bogiem miłosiernym, no chwileczkę. I na tym polega dramat Izraelitów. Dokładnie te same sytuacje widzimy w drugim czytaniu Ewangelii, bo święty Paweł nie był jakimś przecież strasznym poganinem albo jakimś wyznawcą religii, która nakazywała mu mordować i pożerać prawie już chrześcijan, wyznawców Jezusa, wyznawców tej drogi. Nie, święty Paweł był dość pobożnym, nawet bardzo pobożnym zawodnikiem i w imię tej swojej pobożności polował na ludzi, polował na chrześcijan. I tak się w tym wszystkim zagalopował, że przestał widzieć Pana Boga. Działał niby w Jego imieniu, działał jakby na Jego polecenie, tak mu się wydawało, i w ogóle nie widział Pana Boga w tym wszystkim. Dlatego, kiedy jest na drodze do Damaszku, Pan Bóg daje mu łaskę tej ślepoty czasowej, żeby później otworzyć mu oczy, uzdrowić go, pokazać tego, czego on nie widział, żeby dać mu łaskę nawrócenia. Ale Paweł wcześniej działa, jeszcze Szaweł działa po swojemu, niby z Panem Bogiem, ale po swojemu, oderwany od Pana Boga. No i syn marnotrawny, który przecież nie powiedział do ojca, nienawidzę cię, wyrzucam ciebie totalnie z mojej pamięci, nie istniejesz dla mnie, nie jesteś już moim ojcem. On po prostu chce po swojemu poukładać swoje życie i ma do tego możliwości, ma do tego środki, ma kasę, kupę forsy, którą zabiera ojcu. No ale okazuje się, że nie ma żadnego doświadczenia życia, że jest takim chłystkiem, małym smarkaczem z wypchaną kieszenią i to tylko tyle. Ale miał na szczęście coś potężnego, bo miał doświadczenie ojca i ten głód, tak jak ślepota świętego Pawła, pokazuje, że
jednak czegoś mu w tym wszystkim zabrakło. Posłuszeństwa ojcu, bycia z ojcem, słuchania ojca. On był przy ojcu wcześniej, owszem, doświadczał jego miłości, ale tak naprawdę no, trochę żył po swojemu. I dopiero ta sytuacja ze strąkami pokazuje mu, że musi wrócić, że bez tego nie ma życia. I no, taka jest prawda o nas. My też nieraz tak sobie myślimy, że wszystko jest ok, ale jednak nie jest ok. Problem jest taki, że nie słuchamy Pana Boga. Nie dopuszczamy Go do głosu. I piękną nowiną dla nas, którzy tak postępujemy, jest to, że Pan Bóg ma czas, że Pan Bóg jest cierpliwy. Ten ojciec w Ewangelii, który stoi, nie zerka na zegarek i mówi: gnojku, jeszcze masz 5 minut, jak nie wrócisz, to drzwi zamykam, będziesz klamkę całował. On po prostu tam jest, czeka, daje czas. Tylko ostrożnie, bo to, że Pan Bóg ma czas, nie znaczy, że my mamy czas. To Pan Bóg ma czas, powtarzam, to On jest właścicielem czasu. My możemy go używać, jeśli Pan Bóg nam go da, ale nie jesteśmy właścicielami czasu, panami czasu. Więc chcę przez to powiedzieć, że nie mamy prawa. Nikt nam nie dał takiego prawa, żeby powiedzieć sobie: o, Pan Bóg jest miłosierny, to jeszcze z 6 lat pofikam, a potem się nawrócę. Tego nie wiemy, czy te 6 lat będzie nam dane, bo Pan Bóg ma czas. Ale jest miłosierny, On czeka. Rzeczywiście ramiona otwarte Ojca w Ewangelii pokazują Boga, który czeka na Ciebie. Ale jeszcze na moment wróćmy do postawy człowieka, do postawy każdego z nas. W drugim czytaniu, dość ciekawa rzecz, święty Paweł mówi o sobie, że był niegdyś między innymi oszczercą. I jest to ciekawe, bo trochę wcześniej, 7-10 lat wcześniej, napisał w liście do Koryntian w 6 rozdziale, jeśli się nie mylę, o tym, że między innymi także oszczercy nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Zatem pokazuje to jasno, że Paweł otarł się o śmierć, o brak Królestwa Niebieskiego, o to, że swoim postępowaniem, dość pobożnym, przypomnijmy, odchodził od Królestwa Niebieskiego, że nie było jego dziedzictwem. Ale miłosierdzie Pana Boga sprawiło, że na nowo stał się dziedzicem. I zobaczcie, jak niesłychaną rzecz Pan Bóg robi, jak wyrywa nas z tego, że sami pozbawiamy się nadziei życia wiecznego w Jego Królestwie, że sami rezygnujemy z tego. A Pan Bóg nie rezygnuje, na nowo nas wyciąga, na nowo nas chwyta, pomaga. Jak potężne rzeczy Pan Bóg nam przebaczył, jak wielkie grzechy Bóg nam przebaczył. A w nas jest ten mechanizm mówienia: nie, no ja grzechu nie mam. W ostatni pierwszy piątek, kiedy chodziłem do chorych, spotkałem no, tam parę osób na ulicy. To habit, wiadomo, zawsze jakoś tak trochę przyciąga i w tym sensie, że no, do rozmowy jakoś prowokuje. I taka drobna rozmowa się wywiązała i jedna z osób powiedziała, że ona no, generalnie nie spowiada się za często, bardzo rzadko, ale nie przez brak wiary czy gorliwości, tylko dlatego, że nie ma w ogóle grzechów. No to słusznie, no z czego się spowiada, jak człowiek w ogóle nie ma grzechów? No przyszła mi na myśl taka sytuacja, że może jest to jakaś osoba trochę niepokalana, ale chyba raczej nie. Myślę, że problem polega na tym, że nie słuchamy Słowa Bożego, że słuchamy siebie samych, po swojemu tłumaczymy się, że nie, nie, wszystko jest ok, jestem cacy. Ale czy Pan Bóg ma takie zdanie o Tobie? Czy rzeczywiście Bóg tak o Tobie myśli, że jesteś świetny i już niemalże niepokalany? Czy to jest zdanie Boga? Czy to jest zdanie Twoje? Bo Twoje zdanie nie jest takie ważne, ale zdanie Boga tak. Więc musimy pytać Jego. I czasami Pan Bóg dopuszcza, że człowiek schodzi tak nisko w swoim grzechu, że aż musi stać się świnią, stać się jakimś bydlęciem, stać się jakimś osłem totalnym, czy cielcem, tak jak w pierwszym czytaniu, czy właśnie w Ewangelii ta świnia, prosiak, żeby doświadczył goryczy grzechu. I wtedy Pan Bóg go wyrywa. Czasami Pan Bóg dopuszcza takie cierpienie, znowu ta ślepota Pawła, głód tego syna, żeby nas uratować, żeby wstrząsnąć nami, żeby pokazać, że nie jesteśmy samowystarczalni i działanie takie tylko podług siebie do niczego nie doprowadzi, na pewno nie do Królestwa Niebieskiego. A Pan Bóg tego chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i dlatego daje nam potężną, wielką łaskę, wyrywając nas z naszego grzechu i prowadząc nas do nieba.